Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na serwerze beta, na którym możemy testować sobie zreworkowanego druida oraz zreworkowanego łowcę demonów. Dokładnie tak, to co wam mówiłem chyba w filmie piątkowym, no to dzisiaj o godzinie 12 wystartowała beta, no i właśnie mamy zmiany tych dwóch klas postaci. Już tak naprawdę w tym piątkowym filmie było wszystko powiedziane, co zostanie zmienione, no ale jeszcze nie wiadomo, czy te zmiany wejdą do gry, jak to ogólnie będzie wyglądać, no i jak to wszystko będzie działać. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i oczywiście kupujcie grzybki z kodem NEUTRAL i piszcie w komentarzu, co wy o tych zmianach sądzicie. Ogólnie o co chodzi? Po pierwsze, jeżeli chodzi o druida, to co nas w sumie najbardziej interesuje z racji tego, że ja tym druidem planuję grać sobie na EU15, no to druid był zbyt słaby. Trener w podziemiu na niego nie działał, no i generalnie ten druid był pobugowany i szału nie było. Szału z tą klasą postaci nie było, była to aktualnie i w sumie nadal jest jedna z najgorszych klas postaci w giereczce. Natomiast jeżeli chodzi o łowcę demonów, no to jest po prostu zbyt mocny aktualnie, zbyt OP od wielu tak naprawdę miesięcy. Jest to najlepsza klasa postaci w grze, no i ona również troszeczkę musi zostać sprowadzona do ziemi. Tu w ogóle z tej bety nas co chwilę wylogowywuje. Ona również musi zostać sprowadzona do ziemi, żeby po prostu była jako tako ogrywalna i żeby nie była po prostu OP. No i teraz tak, jeżeli chodzi o te zmiany, to jest to serwer beta. Mówię, wystartował dzisiaj o godzinie 12. Z tego co wiem, to 500 osób miało dostęp do tego serwera beta. No i działało to na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Już wam tutaj pokazuję, bo mam jeszcze zwykłego Shakesa pod... Bo ogólnie beta działa tylko na przeglądarce, ale w sumie jak ten film wleci na kanał, to już na pewno wszystkie kody będą wykorzystane. Tak czy inaczej, dzisiaj dostaliśmy informację tutaj do gierki na pocztę. No i mamy, że beta może pomieścić tylko 500 uczestników. No i kod dostępu to było beta server fruit. Taki kocik zrobili. No i co? Ja miałem swój osobisty kod, taki, który dostałem jako twórca, żeby na pewno się dostać na tą betę i żeby wam po prostu nagrać coś z tej bety. Dobrze, tutaj mam pod spodem swojego druida, jakiegoś tam starego, powiedzmy z EU4. No i jeżeli chodzi o to, to zrobimy takie porównanie, co oni tutaj pozmieniali. Tu mamy opis po angielsku, bo beta jest tylko po angielsku, ale jeżeli chodzi o klasę druida, to z tego co widzę, nic nie zostało zmienione. Bo teraz tak, no oczywiście cecha główna to jest inteligencja. Jeżeli druidowi uda się uniknąć ataku, no to przybiera formę niedźwiedzia, który wpada w szał i ma zwiększoną szansę na zadanie poważnego ciosu krytycznego. Tutaj się nic nie zmieniło. No i jeżeli alternatywnie, ewentualnie druid może przybrać formę orła, który wykonuje potężny atak pikujący zamiast zwykłego. Podczas walki z magami druidzi nie mogą wykonywać uników. No i to wszystko zostało. To wszystko zostało, czyli działa to tak jak na tej becie, tak jak teraz normalnie w gierce. Też widziałem dużo pytań, czy już te zmiany w ogóle są w grze normalnie, czy już łowca demonów jest słaby, czy druid już jest mocny i tak dalej. Pamiętajcie, że to jest dopiero serwer beta. Zmiany wydają się naprawdę sensowne, więc bardzo możliwe, że mniej więcej takie zmiany wejdą do zwykłej gry na serwery live, te na których my wszyscy gramy. No ale jeszcze trzeba poczekać, mamy tydzień na testowanie tych postaci tutaj na tym serwerze beta, więc wszystko się okaże, tak naprawdę wszystko się okaże, no ale wydaje się to naprawdę sensowne. Dobra, lecimy dalej, teraz mamy zdolności druid, no i jeżeli chodzi o rozwścieczonego niedźwiedzia, to już tutaj sobie zerknę, sorki, ale ktoś do mnie dzwonił akurat, zerknę sobie tu, pyk. No i dobra, mamy najpierw niedźwiedzia. I jak tutaj ten niedźwiedź wygląda? Podstawowa szansa na uniknięcie ataku, no to jest 35%, czyli to się nie zmieniło. No i potem oczywiście przyjmuje formę niedźwiedzia, znacznie to zwiększa szansę na cios krytyczny i premię do obrażeń krytycznych. I tu widzę, że ewentualnie wszelakie przeliczniki się nie zmieniły, bo mamy tak, w formie niedźwiedzia druidzi nie mogą robić uników i również ataków pikujących. Po ataku w postaci niedźwiedzia ponownie się przekształcają. Ja to wam czytam z wersji polskiej, ale no mówię, tutaj patrząc nic się nie zmieniło. No i mamy maksymalną szansę na cios krytyczny 75%, no i bonus do obrażeń mamy plus 360%. Więc no, tak jak mówię, tutaj jeżeli chodzi o formę niedźwiedzia, nic się tak naprawdę nie zmieniło w porównaniu do tego, co mamy teraz w gierce. No i teraz sobie przewińmy do właśnie tego ataku pikującego. Tutaj pyk. Ja to muszę tak przełączać. No i mamy tak.
Szanse na przemianę w orła wynosi 25%, czyli to zostaje bez zmian. No i oczywiście możemy wykonać ten atak pikujący, który zadaje wiele obrażeń. Każdy atak pikujący zwiększa tą szansę, no i druidzi nie mogą przejść w formę orła, gdy są w formie niedźwiedzia. To jakby logiczne. Po wykonaniu ataku pikującego druidzi ponownie się przemieniają. Tutaj z tego co widzę chyba również nic się nie zmieniło. Tak, dokładnie, opis jest ten sam. Natomiast jeżeli chodzi o wartości, podstawowa szansa na atak pikujący to jest 25%. Jeżeli chodzi o premię do obrażeń od ataku pikującego, no to mamy 61%, gdzie na obecnej wersji jest to 77,5%, więc jest to nerf. Nie wytrzymam zaraz z tym wylogowywaniem z bety, no ale co zrobić. Także no tutaj ten bonus do obrażeń, no to mówię, znerfili to względem tego, co jest obecnie na serwerach live. Potem mamy zwiększenie szansy plus 5%, to zostaje, no i maksymalna szansa 50%. Także to również zostaje. Więc tutaj została jedna zmiana. I teraz jeszcze mamy wartości druid, też sobie możemy do tego przejść. I czy tutaj się coś pozmieniało. Cyk, dobra. Sprawdzamy. Klasa broni magiczna. Współczynnik obrażeń 33,33%, klasa pancerza średni, współczynnik pancerza 200%, współczynnik punktów życia 5 i maksymalna redukcja obrażeń 40. Czyli to wszystko zostaje bez zmian. No i tyle tak naprawdę, czyli jedyne co zostało znerfione tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą pasywkę druida, no to ta premia do obrażeń od ataku pikującego z 77,5% na 61%. Ale to oczywiście nie wszystkie zmiany odnośnie druida, dlatego że mamy teraz tak, jaki był opis tych zmian. W tej becie testujemy zmiany w profesji druida, teraz gdy jest on w formie niedźwiedzia i aktywny jest gladiator, druid zadaje zwiększone obrażenia. Więc teraz, tak jak mówię, ten trener działa już właśnie na tą formę niedźwiedzia, jeżeli chodzi o druida. Dodatkowo w formie orła atak pikujący jest wykonywany razem ze zwykłym atakiem, ale obrażenia zostały zmniejszone do 61%, no a wcześniej było 77,5%, więc to jest no, wytłumaczenie tego nerfu. No i mamy ponadto naprawiono błąd, aby zapewnić, że ciosy krytyczne w formie niedźwiedzia będą teraz zadawać oczekiwane obrażenia krytyczne. Także mówię, no tam był błąd z tym trenerem, no tam generalnie jakieś tam jaja z tym druidem były i po to jest tak naprawdę ten rework, po to jest ta beta. Tyle jeżeli chodzi o druida, miejmy nadzieję, że te zmiany wystarczą. Tak naprawdę, żeby po prostu ten druid już był grywalny, był normalną klasą postaci. Ja bardzo go polubiłem, jak sobie grałem tutaj chwilę po tych ostatnich zmianach. Bardzo mi się podoba to, że jest właśnie taka dynamiczna walka, że nagle masz maskę niedźwiedzia, nagle maskę orła. Wiecie, szybko się to zmienia w trakcie walki, coś jak nekromanta. Także ja to polubiłem i miejmy nadzieję, że do EU15 wyrobią się, żeby ten druid był fajny, grywalny i żebyśmy zrobili z niego sobie fajną serię. No i dobrze, tyle jeżeli chodzi o druida. Teraz sobie może przejdę na swojego łowcę demonów i co tutaj w tym łowcy demonów namieszali. Tutaj tak naprawdę z tego co wiem zmiana była tylko i wyłącznie jedna i już wam pokazuję. Profesja łowca demonów, tutaj się nic nie zmieniło, no i mamy zdolności i teraz tak, tutaj również sobie odpalimy, chociaż nie wiem jak ja na tej becie, czy ja będę miał dostęp do takich rzeczy, ale sprawdźmy to może, tutaj zrobimy sobie cyk, mamy jakiegoś łowcę demonów i co, mamy dostęp? Mamy, dobra, super. No i oczywiście tak, jeżeli chodzi tutaj o klasę, no to się nic nie zmieniło, w dalszym ciągu nie mogą się wskrzeszać, jeżeli walczą z magami, no główna statystyka, zręczność wiadomo, natomiast nas interesują abilities, czyli po prostu zdolności i już porównuję. Tak to wygląda na becie, czyli tak to wygląda po hotfixie, nazwijmy to po reworku, czyli w dalszym ciągu. Jeśli łowcy demonów zostaną pokonani przez wroga w walce, mają 44% szansy, żeby eliksir uratował ich przed śmiercią. Eliksir nie tylko ożywia łowców demonów, ale także leczy 90% ich punktów życia, więc to wszystko pozostaje bez zmian. No i teraz tak, efekt ten słabnie, jednak po każdym leczeniu. Szansa na odrodzenie zmniejsza się o 11%. O 11% szansa na odrodzenie się zmniejsza. Także tu weźcie pod uwagę, gdzie no tak naprawdę obecnie mamy o 2% tylko. Także no tutaj 9% więcej, a liczba przywracanych punktów życia
o 10%, czyli no to pozostaje bez zmian. Więc tutaj no jedyna zmiana, jeszcze czytając ten opis, szansa na odrodzenie łowcy demonów zmniejszy się teraz o 11% po każdym wskrzeszeniu, wcześniej redukcja wynosiła 2%. Także no to jedyna zmiana. No i co do łowców demonów, to tak naprawdę jeżeli ta zmiana wejdzie do gry, jeżeli to będzie wszystko powiedzmy no takie jak tutaj na tym serwerze beta, to łowca demonów teraz będzie bardzo podobny do zwiadowcy. W lochach będzie miał bardzo podobny performance, nazwijmy to, więc no po prostu zostanie sprowadzony do ziemi. Nadal będzie bardzo fajny, jeżeli chodzi o PvP, nadal będzie bardzo fajny, jeżeli chodzi właśnie o lochy, fajny, grywalny, ale już nie będzie zbyt mocny. Także no mówię, jeżeli chodzi o ten serwer beta, no to na papierze to wszystko fajnie wygląda, fajnie działa i tak dalej. No zobaczymy sobie, jak to wyjdzie w praktyce, czy te zmiany będą odpowiednie, no i kiedy wejdą już na serwery live. Tyle ode mnie, nie będę wam tutaj nic pokazywał, ani nic, takie szybkie omówienie, bo tak naprawdę też nie jestem ekspertem od żadnych, powiedzmy, no balansów i tak dalej, nie? Zobaczymy, jak dalej się temat rozwinie, a póki co takie zmiany zostały wprowadzone, jeżeli chodzi o rework tych dwóch klas postaci. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, pięknie wam dziękuję za oglądanie, subskrybujcie oczywiście z dzwonem, jeżeli ktoś tego nie robi, kciuka w górę zostawcie, piszcie w komentarzach, co wy sądzicie o tych zmianach, kupujcie grzybki z kodem Neutral, no i wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!